kubki, kompot suszony, piwy, kompot suszony, piwy, pięćki. Święta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera głód. 7, 8 i 9 grudnia to czas świątecznej zbiórki żywności. Więcej na bankiżywności.pl. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Mieszkańcy Wałbrzycha z niecierpliwością czekali na definitywne rozstrzygnięcie przetargu na długoterminowe świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Wałbrzycha. Finału jak dotąd nie było widać, a kolejne przetargi oraz ogłaszanie zwycięzcy były przesuwane w czasie. Mijały dni, tygodnie i miesiące, a zagadka nadal nie mogła być rozwiązana. Przetarg, który się odbył w sprawie komunikacji miejskiej przed kilkoma tygodniami, nie rozstrzygnął przewoźnika, który przez najbliższe 10 lat będzie woził Wałbrzyszan. Otwarcie kopert nastąpiło blisko 2 tygodnie temu. Wówczas urzędnicy tłumaczyli się tym, że mają do przeczytania wiele stron dokumentów. Co za tym idzie, weryfikacja ofert miała zająć trochę czasu. Kilkakrotnie więc przesuwany był termin ogłoszenia zwycięzcy. A usługi te będą realizowane przez 10 lat, jest to bardzo duży przetarg. W końcu głos w tej sprawie zabrał Roman Szełemej, który stwierdził, że 4 oferty, które są najbardziej atrakcyjne, są weryfikowane pod kątem realności wykonania świadczeń na takim poziomie, jakiego gmina sobie by życzyła. Prezydent podkreślił również, że 2 pierwsze oferty pod względem ceny są bardzo atrakcyjne dla budżetu gminy, ponieważ są o 20% tańsze niż cena, którą obecnie płaci miasto. Roman Szołemiej w swoich oświadczeniach zaznaczał również, że cena to jednak nie wszystko. Podsumowując, do przetargu stanęło 6 podmiotów, choć jeszcze w 2011 roku kryteria, które były bardzo wyśrubowane, nie pozwoliłyby stanąć do obecnego przetargu co najmniej 2 firmom, w tym aktualnemu przewoźnikowi, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Do przetargu przystąpił więc jeszcze 1 podmiot dzięki obniżeniu wyśrubowanych kryteriów przetargowych. Jest to konsorcjum kilku małych firm z Górnego Śląska, powołane najprawdopodobniej w celu wzięcia udziału w wałbrzyskim przetargu, które z kolei dało najniższą stawkę za wozokilometr. Drugą pod względem niskiej stawki była duża firma Veolia Transport z Torunia, z którą nawet były już prowadzone rozmowy. Natomiast MZUK dał dużo wyższą stawkę, 5 pod względem kolejności oferentów. Mimo tego, co pisała wałbrzyska prasa, wskazując MZUK bądź Veolię jako przyszłego przewoźnika, zwycięzcą i przyszłym przewoźnikiem miejskim w Wałbrzychu będzie Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Jest termin jeszcze na odwołania i po okresie 10 dni od terminu ogłoszenia wyniku przetargu powinno dojść do podpisania umowy z nowym przewoźnikiem miejskim w Wałbrzychu. Teraz każda z firm biorących udział w przetargu ma dokładnie 10 dni na wniesienie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku umowa ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym zostanie podpisana 3 grudnia 2012 roku. Natomiast do 28 grudnia bieżącego roku usługi przewozowe będzie wykonywał Miejski Zakład Usług Komunalnych, a nowy przewoźnik miałby rozpocząć pracę 29 grudnia. Urodziła się w 1912 roku, przeżyła 2 wojny światowe, wychowała 2 córki, 2 wnucząt i 3 prawnucząt. Bronisława Dąbrowska 14 listopada skończyła 100 lat. Dziarska i energiczna mieszkanka Wałbrzycha trzyma się wspaniale i zamierza dalej korzystać z uroków życia. Bronisława Dąbrowska była jedną z 9 rodzeństwa. Urodziła się w Nowym Sączu dokładnie wiek temu. Stulatka nie oszczędzała się przez całe życie. Efektów długowieczności nie upatruje zatem w sterylnych warunkach bądź specjalnej diecie. Chodzi przede wszystkim o hart ducha i pozytywne nastawienie. Trzeba dużo pracować. Dużo nie chodzić, nie chuliganić się. No bo co innego, jak praca daje zdrowie. To jest najlepsze. Ja bardzo dużo pracowałam, jak byłam jeszcze taka młoda. I później Niemcy byli, we wojnę musiałam pracować, jeździć do wykopy. Robili takie głębokie wykopy w ziemi. Mieszkania sobie tak tam robili. No i ja tam musiałam kopać. Pani Bronisława przyjechała do Wałbrzycha w latach 50. Pamięta zatem dymiące kominy fabryki kopalń, tramwaje oraz brukowane ulice miasta. Dziś jest przede wszystkim szczęśliwą mamą, babcią i prababcią. A czego można życzyć jubilatce z okazji tak okrągłej rocznicy? Bo przecież nie 100 lat. Co bym chciała? Co by ja chciała? Ja bym chciała zdrowie tylko, więcej nic. No, bo po co mi? To co mam, to mi starczy, nie?
Z okazji setnych urodzin najbliżsi pani Bronisławy wyprawili uroczystość, na którą została zaproszona rodzina i przyjaciele Wałbrzyszanki. Jubilatkę odwiedzili również przedstawiciele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby kończące 100 lat życia oprócz prezentów i życzeń otrzymują również specjalne świadczenie honorowe wypłacane comiesięcznie przez ZUS. Pozostaje zatem życzyć pani Bronisławie 200 lat. Żyje nam 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam 200 lat, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam, niech jej gwiazdka pomyślności. Od 10 lat w Wałbrzychu każdej jesieni odbywa się memoriał imienia Bogusława Dąbrowskiego w Zapasach. To już jest 10. memoriał Bogusława Dąbrowskiego. I już mogę też Państwa zapewnić, że już dostaliśmy zgodę i już będziemy organizatorami również 11. memoriału Bogusława Dąbrowskiego za rok. Będzie to również Puchar Polski. Dąbrowski przed laty reprezentował ZLKS Zagłębie w najcięższej kategorii wagowej w Zapasach. Popularny koniu wywalczył 22 medale Mistrzostw Polski Seniorów, w tym 5 razy został mistrzem kraju. Walczył również przez kilka lat w reprezentacji kraju, zdobywając 6. miejsce na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Był również mistrzem Francji i Szwecji. Tak nagle odszedł tak dobry nasz kolega zawodnik, że cały zarząd postanowił, ówczesny zarząd, do którego ja również należałem, postanowiliśmy nie zapomnieć o Bogdanie i dlatego zrobić taki coroczny turniej. No i jak widać jest już 10. obchodzony. Podczas zawodów Pucharu Polski w Wałbrzychu zmaganiu zapaśników przyglądali się byli zapaśnicy i koledzy Bogusława Dąbrowskiego. A tak się zaczynało, jak tu oni zaczynali, wiesz, także od maleńkości aż do starości. Od przedszkola do opora. Tak to wyglądało. No Bogdan był też i mówił nauczycielem. Jeden z lepszych moich kolegów. W sumie super chłopak, co ja mogę powiedzieć. No, brakuje go teraz, ale pamiętamy o nim, będziemy pamiętać. Niejednemu byłemu zawodnikowi łza zakręciła się wokół. No mi się wydaje, że każdemu zabiło, a mi w szczególności, bo ze względu, że no, chyba nie będzie takiego następcy, choć życzę tym zapaśnikom młodym, żeby mieli takiego idola jak Bogdan i żeby te wyniki osiągnęli, co on osiągnął. Także mi się wydaje, że to był wielki, wielki zapaśnik wałbrzyski i nie tylko, i nie tylko. Także myślę, że ten turniej cały jest potrzebny, myślę, że będzie kontynuowany, bo bardzo mi się podoba. Do zawodów zgłosiło się około 200 zapaśników z całej Polski z 22 klubów. Wałbrzyski klub reprezentowało aż 8 zawodników w kategorii junior. Dawid Teichman, Mateusz Woźniak, Amedeusz Walczak, Ernest Mickiewicz, Damian Strzelczyk, Dawid Puchalski, Ryszard Mazur oraz Konrad Mazur. Jesienny Puchar Polski Juniorów, który jest jednocześnie memoriałem dzisiejszego byłego zawodnika pana Dąbrowskiego, jest takim generalnym przeglądem sił wśród juniorów, który pozwoli zarówno trenerom kadry juniorów, jak a przede wszystkim już kadry seniorów było te najlepsze i najszlachetniejsze diamenty do dalszego oszlifowania, do włączenia ich do kadry seniorskiej po to, żeby przygotować do kolejnych igrzysk w Rio de Janeiro. Bo mocno w to wierzę, że wśród nich na pewno przynajmniej jeden uczestnik przyszłych igrzysk olimpijskich tutaj walczy, czego im serdecznie życzę. Na obu te zawody są w miarę na wysokim poziomie, bo startują tu najlepsi zawodnicy z Polski i dużo walki jest naprawdę na wysokim poziomie, a to, że ten turniej trwa tak długo i większość walk toczy się w 3 rundach, świadczy o wyrównanym poziomie i świadczy o tym, że jest mało zawodników takich przypadkowych. Są to zawodnicy już wytrenowani, którzy wiedzą, co w zapasach należy robić. Trudno było znaleźć osobę bądź zawodnika, która nie chwaliłaby poziomu zawodów w randze Pucharu Polski w memoriale imienia Bogusława Dąbrowskiego. Wysoki poziom jest na pewno, zawodnicy są bardzo mocni, trenują porządnie, widać to wszystko na macie. I ogólnie zawody bardzo dobrze są zrobione i ogólnie fajnie wypadło. Ja myślę, że bardzo dobrze, bo wchodzą młodzi kadeci, którzy walczyli jeszcze w tym roku, już walczą i zabierają starszym juniorom bardzo dużo medali. Że bardzo się postawili, że po prostu ze starszymi juniorami kadeci po prostu już równe walki prowadzą. Bardzo, bardzo to cieszy wszystkich. Najlepiej z wałbrzyskich zawodników spisał się Dawid Teichman, który wygrywał każdą ze swoich walk. Nasz brązowy medalista Miżu
Poślub i Marcin Kierkiewicz, Śląsk Wrocław, lata numer 2. I teraz mamy kolejną walkę na maczy numer 1. Wejdzie kategoria 74 kg. Krzysztof Pańczyk i Jerzy Wiśniewski. Koniec walki. Jan Piekman wygrywa, proszę Państwa, swój pojedynek na maczy numer 3. Zakłębie Małpszy. Jesteśmy właśnie po wygranym półfinale Dawida Tychmana i będzie nas reprezentował w walce o finał za chwilę. Także mamy tu nadzieję na zdobyć przynajmniej jedno pierwsze miejsce. Jeszcze trzech naszych zawodników walczy, także oni również jeszcze mają szansę na zdobycie bronzowych medali. Tu walkę bardzo dobrą skończył, tak jak powiedziałem, dobry zawodnik, tak jak w jego klasie bardzo dobrze zawalczył. To mi się podoba i liczę, że wygra cały turniej. No tak, było ciężko, no ale jakoś pokazałem, że można walczyć i wygrywać. Najtrudniejszą walkę jednak musiał stoczyć w finale z wyższym od siebie zawodnikiem. Finałowa była w sumie najcięższa, no i półfinałowa też była ciężka. Mimo przewagi fizycznej, Dawid wygrał również i tą walkę, zdobywając tym samym złoty medal Pucharu Polski. Proszę Państwa, dziewczęta z zespołu pieśni i tańca, bardzo proszę Pani Alino, medale, nagrody rzeczowe, to wszystko trafi za chwilę do zawodników. Proszę Państwa, są nagrody specjalne, za chwilę o nich będę mówił. To są nagrody, które dodatkowo sponsorzy ufundowali dla najlepszego zawodnika. Pałczyńskiego. Do kolejnej olimpiady jest jeszcze pełne 4 lata. Jednak już trenerzy rozglądają się za zawodnikami, którzy mogliby powalczyć o najwyższe sportowe trofea. Jednym z takich kandydatów jest wałbrzyszanin Dawid Tychman. Oczywiście, za 4 lata następne igrzyska są moje. W ostatnim meczu rundy jesiennej Górnik Wałbrzych na swoim boisku pewnie pokonał zespół Chrobry Głogów. Jak na derby Śląska przystało, mecz był zacięty, a piłkarze obu drużyn nie ustępowali rywalowi nawet na krok. Pierwsza połowa spotkania poza kilkoma akcjami obu drużyn oraz wieloma faulami zakończyła się bezbramkowym remisem. Kilkakrotnie dobrze spisujący się lewy pomocnik Dominik Radziemski urywał się rywalom, którzy albo go faulowali, albo niebezpiecznie dośrodkowywał. Jednak druga połowa spotkania to zdecydowana przewaga gospodarzy. Górnik był przy piłce zdecydowanie dłużej niż goście. Stwarzał sobie więcej szans na trafienie do siatki. Dobrą grę gospodarze udokumentowali 3 trafieniami. Pierwszy gol padł po świetnym dośrodkowaniu Daniela Zinkę, a Adrian Moszyk pięknym strzałem pokonał bramkarza gości. Adrian Moszyk! Bramka a la Messi w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Szczerze mówiąc, no mówię, to było takie, jestem skromny, to nie było do końca kontrolowane uderzenie. Druga bramka to świetne wyczucie miejsca przez Mariusza Michalaka, który tylko dostawił stopę do piłki uderzanej z rzutu wolnego wykonywanego przez Morawskiego. Darek Michalak! Darek Michalak! Tak.
Trzecia bramka okazała się wisienką na torcie zespołu z Wałbrzycha. W tej akcji szybkością, ale również boiskowym cwaniactwem popisał się Daniel Zinke, który wyprzedził obrońcę i lobem posłał piłkę nad bramkarzem gości. Daniel Zinke! Ale to było dobre. Daniel Zinke, 3-0 dla Górnika Wałbrzych! Oczywiście jak na derby przystało, atmosfera na murawie była zacięta, ale tu nie tylko piłkarze ciągle podgrzewali temperaturę tego spotkania. Wielką rolę w tej sprawie odegrali kibice obu drużyn. Jednak z przewagą kibiców gości, którzy pod koniec pierwszej połowy oraz w trakcie drugiej na murawę rzucali petardy oraz kilkakrotnie race, które utrudniały widoczność. Górnik Wałbrzych po ostatnich lepszych występach pnie się coraz wyżej w tabeli drugiej ligi Grupy Zachodniej. Aktualnie Górnik zajmuje wysokie 6. miejsce i brakuje mu tylko 5 punktów do miejsca gwarantującego awans do pierwszej ligi. Dziękujemy piłkarzom, dziękujemy całemu zespołowi, dziękujemy sztabowi trenerskiemu, dziękujemy działaczom, proszę Państwa, klubu. Trudna to była jesień. Mecz przebiegał, wydaje mi się, po nasze dyktando. Wynik 3-0 mówi sam za siebie. No, mieliśmy więcej sytuacji, mogliśmy wykorzystać. Fakt, że Chrobry też miał 2 dobre sytuacje. No ale taka jest piłka. Dzisiaj przede wszystkim wiedzieliśmy, że żeby podjąć walkę, walką po prostu wiedzieliśmy, że wygrany ten mecz. Pierwsza połowa nie do końca taka, jakbyśmy chcieli, ale graliśmy też pod wiatr, więc to nam troszeczkę to utrudniało. W drugiej połowie już wyszliśmy, wszak się zmobilizowaliśmy, wiedzieliśmy, że ten mecz jest do wygrania, chcieliśmy go wygrać. Wygraliśmy, no i tylko się cieszyć. Teraz myślę, że będzie znakomity okres przygotowawczy w zimie i roztrenowanie, bo po takim zwycięstwie, no cóż tu dużo więcej powiedzieć. Po prostu jesteśmy szczęśliwi. Ostatni mecz w rundzie jesiennej bardzo dla nas udany. A to, że akurat spotkaliśmy się w derbach z Chrobrym, z naszym przeciwnikiem, takim powiedzmy, z którym rywalizowaliśmy awans do drugiej ligi, więc na pewno jakieś nieuregulowane sprawy odnośnie wyników były, bo mieliśmy ujemny bilans nad Chrobrym, więc na pewno chcieliśmy wygrać to spotkanie. Udało się, mecz obfitował w dużo walki, myślę, że my graliśmy mądrzej. Stworzyliśmy 3 dogodne sytuacje, po których strzeliliśmy bramki, choć Chrobry myślę, że też parę razy zagroził naszej bramce. Tak właśnie cała runda wygląda. No. Ciężko zdobyć bramkę, nie potrafimy strzelić z metra do pustej bramki, także tutaj błąd bramkarza, który mogliśmy wykorzystać i myślę, że w sytuacjach Górnik nie miał więcej tych sytuacji, nie wiem, czy nie mniej, natomiast był zespół zdecydowanie bardziej skuteczny. Pierwsza bramka, kolejny błąd bramkarza, wybicie piłki pod nogi przeciwnikowi szybko, po tej stracie dośrodkowanie bramka i w tym momencie my podeszliśmy wyżej, Górnik nas kontrował i mimo wszystko stworzyliśmy sobie jeszcze chyba 3 bardzo dobre sytuacje, bo tak jak wspomniałem, do pustej bramki poprzeczka plus sytuacja, którą Jaroszewski wybronił, do tego tą, którą Damian sędzia miał minął już bramkarza, zasekowali obrońcy, także tych sytuacji się nie brakowało, no niestety naszą największą bolączką jest skuteczność. Dlatego przegraliśmy bardzo wysoko, bo na pewno wynik mówi co innego, mecz nie był taki tak jednostronny, jak pokazuje to wynik. No wiadomo, wiedzieliśmy, że Chrobry przyjedzie z nastawieniem wygrać, jest to dla nich, myślę, też jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszych meczy w sezonie, bo są to derby i myślę, że no, na naszym tle nie wyglądali źle, ale no, wynik 3-0 mówi sam za siebie, no mówię. Myślę, że dzisiaj byliśmy lepsi, dużo lepsi i podjęliśmy rękawice, fajnie, cieszymy się i tak to wyglądało, jak wyglądało. W pierwszej połowie wyglądało tak, że piłka była grana górą jednej i drugiej strony, wysocy obrońcy nas kasowali, to wysocy obrońcy Górnika, dlatego wiem, że tak nie możemy grać w drugiej połowie, jeśli chcemy ten mecz wygrać. Wydaje mi się, że wyszliśmy po połowę drugą dobrze. No. I zaatakowaliśmy, troszeczkę się ożywiła gra, niestety, tak jak powiedziałem, błąd przy wyprowadzeniu piłki bramkarza, który źle ją wyprowadził, bramka i później już nie potrafiliśmy tego odrobić, także na pewno duże rozczarowanie, duży zawód dla kibiców, którzy licznie przyjechali. Co tu dużo mówić, po prostu wstyd i samo słowo przepraszam, to jest za mało, żeby to mogę wypowiedzieć. Co przyniesie runda wiosenna? Teraz chłopcy mają czas na odpoczynek, na pewno nastąpi okres roztrenowania, święta i w styczniu zaczynamy i na pewno ta praca będzie milsza po tych wynikach, zwłaszcza w końcówce rundy.
Czy Górnika stać na awans do wyższej klasy? To okaże się w przyszłym roku, a pierwszy mecz Górnika Wałbrzych odbędzie się 10 marca u siebie, gdzie podejmować będzie Bytowie Bytów. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.